Siemanko wariaty, witam Was na moim pierwszym Q&A Ninja Witcher z tej strony. Ostatnio na Instagramie dałem naklejeczkę, żebyście zadawali pytania. Sporo pytań padło, naprawdę wiele się powtarzało i z tych, które się głównie powtarzały, postanowiłem, że wybiorę sobie pytania do tego materiału. Także przejdziemy sobie na spokojnie przez te pytania i zobaczymy, czego ciekawego uda Wam się o mnie dowiedzieć. Lecimy! No dobra kochani, lecimy z pierwszym pytaniem. Czym się zajmowałeś przed sportem, jeśli było coś innego? Moi drodzy, było. Pracowałem w różnych miejscach, naprawdę przez ten epizod mojego życia, gdzie miałem pewne problemy i miałem się bardzo różnych prac. Pracowałem na magazynach, w warsztatach samochodowych, bo generalnie z wykształcenia też jestem elektromechanikiem samochodowym. Kilka lat w zawodzie popracowałem, jednak stwierdziłem, że to nie dla mnie. I dopiero po wielu latach, wielu tam przejściach postanowiłem, że będę się zajmował sportem. Zanim już stricte zacząłem zajmować się sportem i przed Ninja Warrior, pracowałem na lotnisku w Warszawie w dziale cateringu, bardziej taka praca logistyczna. No nic trudnego i właśnie dzięki temu też mogłem się rozwijać w kierunku sportu. Mogłem się szkolić, mogłem pracować, mogłem już zacząć dorabiać, zbierać pierwszych klientów. I to tak rozkwitało, aż w końcu nabrało wiatru w żagle i mogłem się tym zająć na poważnie. Jedziemy dalej. Kiedy zacząłeś na poważnie trenować ninja? No, moi drodzy, w 2019 roku, to był chyba luty, zobaczyłem pierwszą reklamę w telewizji Ninja Warrior Polska. Mówię, kurwa, ale jazda, co to jest, nie? Kiedyś widziałem tam jakąś amerykańską edycję, mówię, skaczą po tych przeszkodach, dobre wariaty, że trzeba być mega sprawnym i stwierdziłem, że chyba spróbuję. Razem z Tomkiem Szamotem, którego serdecznie pozdrawiam, to taki mój mega ziomek z dzieciństwa, stwierdziliśmy, że spróbujemy swoich sił, wyślemy zgłoszenie, zaproszono nas na casting, to wtedy podjarka była jeszcze większa. Uwierzcie mi, że mój poziom na początku był mega średni, no może słaby to nie, bo byłem już po paru latach trenowania na siłowni i to ciało już było w miarę przygotowane do takich obciążeń, ale jeżeli chodzi o przeszkody i ruch, no to kurwa wam powiem, była dobra padaczka, nie? Że przejście paru kulek sprawiało mi mega problemy, ciągle robiłem wszystko w przybloku, bo się bałem, że ten chwyt nie utrzyma, no i faktycznie on nie był za mocny, ale wiecie, kompensacja, wszystko na tajski boks robiłem tam. Podchodzi do tych przeszkód. Ringi tak, nie? Kulki tak, kunczaka tak, jak najbliżej siebie, byle się utrzymać. Także na poważnie zacząłem trenować w 2019 roku w lutym, bo stwierdziłem, że chcę wystartować w tym programie. I to utrzymało się do tej pory. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Jak udaje Ci się przez cały utrzymywać tak... Pewnie chodziło o to, jak przez cały rok udaje mi się utrzymywać tak niski poziom tkanki tłuszczowej. To nie jest tak, że on cały rok jest taki niski. Naprawdę są duże dysproporcje, na przykład między listopadem, grudniem, styczniem, a latem, gdy jest jednak więcej tego ruchu, jest cieplej i w ogóle to jest sezon taki pikowy dla mnie, szczególnie pod Ninja Warrior. W telewizji zawsze to wygląda, że jestem docięty, ale nie cały rok tak jest. Skąd to się wzięło? Mianowicie właśnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, w 2019 roku chodziłem na siłownię, szykowałem się na, że tak powiem, debiuty w sobocie. Te przygotowania trwały już takie ładne 2 lata, żebym mógł tam wystartować. No i Ninja Warrior, że tak powiem, przerwało ten cykl, bo stwierdziłem, że pójdę jednak w Ninja Warrior, a nie w sporty sylwetkowe. Z tego co pamiętam, na trzecim sezonie i na drugim sezonie troszeczkę przesadziłem z tym docięciem, bo czułem się już źle. Czułem takie wybuchy, wiecie, gorąca, już kurwa ta gospodarka hormonalna zaczęła, że tak powiem, szwankować i zaczęły się pewne problemy. Ciężko było, po prostu było ciężko. Może problemy to za dużo powiedziane, ale czułem się już niekomfortowo. Dlatego te 2 kilo więcej, jednak w tych granicach 78, 9, 80 jest dla mnie najbardziej optymalną wagą. Kolejne pytanie. W którym elemencie ninja czujesz się najmocniejszy, a który chciałbyś poprawić? Zdecydowanie no chciałbym poprawić chwyt, to co już kurwa rzeźbie. Także czuję w końcu jakieś naprawdę zadowalające efekty. Równowaga też nie jest taką moją mocną stroną. Po slacklinie na przykład chodzić nie umiem. Chyba też wypadałoby się nauczyć, jednak to jest też taki podstawowy element równowagi i pracy ciałem. Z czego jeszcze nie czuję się mocny?
No nie wiem, chyba te dwa elementy najbardziej, że tak powiem, mi wadzą, że czuję w nich taki deficyt, że kurwa to jeszcze nie jest to, a najmocniejszy czuję się po prostu w skokach na elementy, które trzeba złapać w niestandardowy sposób, czyli na przykład mamy skok, ale nie lądujemy na zwykły drążek, tylko na coś na przykład, czego nie widzimy, na coś, na co lądujemy bokiem, wszystkie elementy w ruchu, płynne elementy, drabina Salmona też mi leży dobrze. Jest takie parę elementów, w których się czuję naprawdę dobrze, już wchodząc na nie, o nich za bardzo nie myślę, albo po prostu udaje mi się dobrze skoordynować w trakcie wykonywania ruchu. Tu mamy bardzo fajne pytanie, słuchajcie. Last man standing po odpadnięciu z flying bara, czy drugie miejsce, gdy rywal szybciej kończy midoriamę? Oj kurwa, to jest, wiecie, coś trudnego, to jest trudne pytanie, kurwa, bo powiem tak, odpaść na flying barze, no to już jest, kurwa, serce pęka, wiesz, że byłeś tak blisko. Jeżeli stałbym pod midoriamą, ja kontra Robert Bandosz, to jakby Robert wygrał, to nie miałbym żalu. Naprawdę, jest to osoba, która wkłada w to tyle serca i tak ciężko pracuje i tak wiele rzeczy już poświęciła dlatego, żeby próbować tak samo jak i ja zajść tam jak najdalej, że jeżeli Robert by wszedł przede mną, albo ja bym nie wszedł, to by wszedł. Słuchajcie, z ręką na sercu mówię wam, że nie miałbym żalu. Cieszyłbym się. Jeżeli bym odpadł na flyingu, no to ból w dupie niesamowity przez cały rok pewnie by był. Albo przez tydzień. Czy będziesz chciał pobić jakiś rekord Guinnessa? Wydaje mi się, że szczerze mówiąc nie. Dla mnie, osobiście dla mnie, jakbym zdobył tytuł Ninja Warrior Polska, i ogólnie tytuł Ninja Warrior, bo to nie jest tytuł Ninja Warrior Polska, tylko tytuł Ninja Warrior, to by było coś takiego adekwatnego do tego rekordu Guinnessa, bo jednak to jest jakiś standard wytyczony, tak? Kurde, nie wydaje mi się, żebym chciał pobijać jakieś rekordy. Są od tego ludzie u nas w Polsce, którzy biją rekordy, także niech oni się tym zajmują na całego, niech się specjalizują w tym, co robią. Ja się zajmę swoimi rekordami, swoimi, że tak powiem, wyczynami i przy tym pozostanę. Kolejne pytanie. Byku, ile centymetrów w przedramionach? Dobrze, przygotowałem się na to pytanko, proszę bardzo. Mamy miarę i teraz najpierw zmierzymy tak, na wprost, w najwyższym punkcie. I tu jest około 31, a na dopięciu przedramienia cyk, cyk. I tu też trzaśniemy w najwyższym. No 3,5, coś takiego. Coś ten desen, jakieś 35. Także nie za dużo, ale wiecie, no nie tutaj rozmiar ma znaczenie, jeśli chodzi o przedramię, tylko jednak wytrzymałość tych mięśni. Ścisk, czyli już odpowiednia siła mięśni, wydaje mi się, że jest. I ta siła palców jest. Teraz pracuję nad tym, żeby były wytrzymałe. Jakiej muzyki słuchasz do treningów? Do treningów, zależy jeszcze jaki trening. Jeżeli jest to luźny trening, to słucham zazwyczaj, wam wrzucę kanał. Tego typu muzyka to jest taki muzyka bardziej elektroniczna, połączona z nutką takiego azjatyckiego klimatu. A tak też do treningów słucham mów motywacyjnych. I to jest fakt, że ja tego kurwa słucham. I naprawdę robi mi to robotę, bo są serie teraz w tym treningu chwytu, że naprawdę robi się ciężko i to nie, bo chce się żygać. Po prostu układ nerwowy czasami już się buntuje, żeby trzymać, zaciskać. Robię teraz troszeczkę inny trening. Myślę, że będziecie mogli go za jakiś czas zobaczyć. Kolejne pytanie. Jak wygląda twój tydzień treningowy? Kochani, nagrywam aktualnie dla was cały tydzień przygotowań do Ninja Run. Wrzucę film pewnie w przyszłym tygodniu, jak go zmontuję, ale będzie tam pokazane mniej więcej, jakie robię treningi. Oczywiście w okresie tygodnia przed zawodami. I bardzo często wachluję tymi jednostkami w ciągu tygodnia. Nie zmieniają się tylko dni jednostek chwytu, czyli wtorek, czwartek, niedziela. Wtorek, czwartek, niedziela. Wtorek, czwartek, niedziela. Cały czas buły, kurwa, są nabijane. Cały czas. Cały czas, non stop, nie ma, kurwa, wolnego. A jak robię dwa treningi w tygodniu, chwytu, o Jezus, jakie ja mam wyrzuty, kurwa, tu już siadło na dekę, tu już coś się przetransformowało, wiecie. Tu nie jest normalnie, tu nie jest, tu jest prawa ręka chwytu, tu jest lewa ręka chwytu. Ale jeśli chodzi o pozostałe jednostki, to jest bardzo elastyczna sprawa. No i mamy kolejne pytanie, wejdziesz w końcu na tą górę? Hello, czy ty tam wejdziesz? Moniko kochana. Moja droga, najkochańsza, powiem ci tak, w tym roku, wejdę.
Wejdę w tym roku na górę. Wiadomo, zrobię co w mojej mocy, ale kurwa, tak sobie myślę, taki mindset sobie wkładam. Śni mi się już, że się wpierdalam na tą linę. Uwierzcie mi na Boga, śnią mi się takie rzeczy, że ładuję się na linę, że ładuję te tory finałowe. Żeby móc spokojnie do tego podejść, bez presji, naprawdę muszę w to wierzyć. Wcześniej, przez te wszystkie edycje w to, no nie oszukujmy się, nie wierzyłem. Zawsze powtarzałem, bo to jest trudne, bo wiecie, bo takie pierdolenie, bo wiecie, bo takie usprawiedliwianie się. Nie, kurwa, skończyło się. Trzeba to zapierdolić. W końcu ktoś musi tam, kurwa, wejść, prawda? I to będę ja. Tyle. Dobra, kolejne pytanie. Jak zacząć trenować biegi przeszkodowe? Gdzie lepiej, z trenerem od razu czy samemu? Słuchajcie, według mnie najlepiej zacząć od zajęć grupowych. Iść gdzieś, gdzie jest grupa biegów przeszkodowych. U nas w Obstacle Center są takie zajęcia, chyba we wtorki, czwartki, ale się nie mylę. I tam właśnie są grupy o bardzo szerokim zakresie poziomu. Są ludzie początkujący, są ludzie już średnio zaawansowani, którzy przychodzą i chcą po prostu sobie cały czas tą formę utrzymywać. Ale jak przyjdą takie lajki, to jak najbardziej się odnajdują, bo po pierwsze robią to w fajnej grupie, z fajnym klimatem zazwyczaj. Jest taka wewnętrzna mała rywalizacja, też człowiek wiadomo, że się rozwija poprzez patrzenie na inne osoby, które sobie albo radzą w ten sposób, albo w inny sposób, spróbujesz sam zrobić to jeszcze inaczej. Jest trener, który cały czas patrzy, dogląda tą całą grupę, jak on tam pracuje. Warto zacząć od zajęć grupowych. Jeżeli faktycznie pójdziesz na zajęcia grupowe i stwierdzisz, kurwa, to jest nie do zrobienia, co jest, łapiesz tego ringa, kurwa, co jest? Nie możesz złapać drugiego. To wtedy ewentualnie zapytasz tego trenera, czy prowadzi też zajęcia indywidualne, bo wiadomo, że na grupie nie zawsze jest czas, żeby was typowo podszlifować pod daną przeszkodę. Jeżeli sobie faktycznie nie radzisz już na zajęciach grupowych, wtedy możesz pomyśleć o zajęciach indywidualnych. Ale na własną rękę? No nie wiem, czy bym się pchał w to na własną rękę bez jakichkolwiek zajęć. O Jezu, kolejne pytanie, słuchajcie. Fame MMA. Jak tak, to z kim? Może były już propozycje od potężnych włodarzy. Potężni włodarze nie składali mi żadnej propozycji. Czy Fame MMA? Nie wiem, czy Fame MMA, czy może jakaś inna federacja. Doskonale o tym wiem, że nawet jeżeli bym dostał jakąś propozycję, to nie mógłbym podjąć walki. Ze względu na to, że kontuzje palców od ciosów mogłyby się pojawić. Wtedy jestem automatycznie wykluczony z walki o najwyższy tytuł, na którym mi tak naprawdę zależy. Z kim bym taką walkę mógł stoczyć, ewentualnie gdybym walczył? No nie wiem, no na pewno z osobą, która też nie trenuje sztuk walki. Ja osobiście no, nigdy nie trenowałem żadnej sztuk walki. No i musiałbym się też w miarę do tej walki przygotować, tak? Musiałbym porzucić pewne treningi przeszkodowe na rzecz treningów MMA, czy jaka tam byłaby ta formuła, nie? Ale na razie zostawmy to w spokoju. Po lecie będzie można myśleć. Od czego zaczęła się twoja zajawka z Wiedźminem? Opowiedz trochę o tym. Najpierw pojawiła się gra, jedynka. Bardzo mi się spodobała ta otoczka słowiańska, która miała tam miejsce. Potem wyszła dwójka, też mi się bardzo spodobała. Potem przeczytałem książki, przesłuchałem audiobooki. Naprawdę bardzo się wczułem w ten temat. Nie wiem, czemu mi się spodobał. Bardzo się wtedy w tym życiu staczałem. Dużo piłem, dużo ćpałem. To była jakaś moja odskocznia od tego świata rzeczywistego. Bardzo fajnie i też w takich ciężkich klimatach napisane i pokazane. I jakoś mnie to wchłonęło. Niestety, paradoksalnie, po jakimś czasie w takim samym gównianym, mrocznym i zasranym świecie się znalazłem, bo już żyłem na ulicy. I wtedy naprawdę nawet o tym Wiedźminie nie myślałem. Wtedy to totalnie nie było priorytetem w mojej głowie, tylko było co tam zajebać, co tam ukraść, co zjeść i tak dalej, gdzie spać. Proste schematy życiowe, żeby po prostu przetrwać, jak ten pierdolony szczur. I na szczęście po jakimś czasie udało mi się ocknąć z tego wszystkiego. Poszedłem się leczyć, ogarnąłem się. Potem, już po tym wszystkim stwierdziłem, że kroczyłem taką ścieżką, jakby można powiedzieć właśnie z Wiedźmina, renegata, że byłem po tej złej stronie barykady, robiłem rzeczy, których robić według mnie nie wolno, czy innym osobom, czy nawet samemu sobie, tak? A teraz już mogę stwierdzić, że jestem na dobrym szlaku. Jakoś się utożsamiam właśnie z tym, niekoniecznie z samym Geraltem, tak? Chodzi mi o te cechy różnych Wiedźminów i była sprawność, była szybkość, wszechstronność, że Wiedźmini byli postrzegani jako osoby mega
sprawne, nie do zajebania, po prostu pierdolone koty. Po tym wszystkim, jak się podniosłem i do czego doprowadziłem swoje ciało, że ten poziom sprawności, który jest teraz, jakoś mnie utożsamia właśnie nie z tym mrocznym światem, ale z tą niezłomnością, z tą siłą, z tą wytrzymałością, z takim zaangażowaniem dążenia do celu, że jak obierzesz jakiś cel, to go kurwa zrobisz, choćbym nie wiem co, go osiągniesz. Mega szanuję to, co zrobił CD Projekt Red, co stworzył w ogóle Sapkowski, jak on to mega zajebiście skomponował, wymyślił, napisał. I właśnie coś czuję, że w tych czasach, jakbyśmy żyli dokładnie w czasach z sagi Sapkowskiego, to ja bym był tym człowiekiem, który wchodzi do tawerny z dwoma mieczami na plecach. I musiałbyś się, kolego, zastanowić, czy kończysz posiłek, czy już wychodzisz. Kolejne pytanie. Jak długo się znasz z Kają i ogólnie ekipą WK? Jak się poznaliście? Wesołego, nawzajem, nawzajem, wesołego. Jeśli chodzi o Kaję, ekipę WK, to jak się długo znam? No, Kaja chciała się przygotować do pierwszego swojego Ninja Warrior. I pewnego razu tak jakieś nasze drogi się zeszły na którymś treningu, bo robiła trening w tym miejscu, gdzie ja też trenuję. I się okazało, że za tam parę dni, czy tam jakiś czas, Kaja się odezwała, czy bym jej nie poprowadził. I zrobiliśmy jeden trening, drugi trening, trzeci trening. Na któryś trening Kaja przyjechała z Michałem, coś tam przygrać. Bardzo fajnie poznaliśmy się. I szczerze mówiąc, tak od treningu, od spotkania do spotkania, jakoś to się zaczęło zazębiać, ta znajomość. Po prostu zaczęliśmy się tam trochę poznawać, rozmawiać, stawało się teraz luźniej. No i tak jakoś to weszło na takie normalne tory, że czasami gdzieś tam się spotkamy, wyskoczymy. Proste rzeczy, nic wielkiego. Jak długo? Kurwa. Nie wiem, czy będzie rok? Chyba rok? Może rok? Może nie? Chyba nie. No, Johnny, jak tam oceniasz Elden Ring? Pozdro. No, wariacie. Kurwa, powiem ci tak. W końcu zacząłem się wysypiać, bo przestałem to grać. Napierdalałem całymi nocami, kurwa, do białego świtu. Naprawdę, ta gra jest pojebanie dobra. Ta gra wraca do korzeni, że tak powiem, takiego gamingu za starych lat, ale jest zrobiona w zajebiście nowy, nowoczesny sposób, opierający się na schematach, który jest przystępny dla świeżych graczy, którzy z tego świata się nie wywodzą, ze świata Souls-like'ów. Mega ta gierka, zrobiła na mnie potworne wrażenie, naprawdę dawno nie miałem gry, przy której siadałem, a ja bardzo lubię grać. Uwierzcie mi, że paradoksalnie bardzo dużo gram, jeżeli są jakieś fajne nowe produkcje. Jestem graczem, zawsze byłem graczem, lubię grać w gry, ale niekoniecznie mam na to czas. Idąc dalej tematyką nieprzespanych nocy, kolejne pytanie. Dwójka dzieci się szykuje, czy to może spowodować ograniczenie treningów? Myślę, że może, ale czy musi? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, bo wiadomo, że tutaj nie ma co planować. To, że tak powiem, też zachowanie dzieci pokaże, jakie będziemy mieli możliwości, czy one będą przesypiały, czy będą nie przesypiały. No wiadomo, że póki co moim celem jest przygotować się do tego Ninja Warrior. Zdajemy sobie z tego sprawę, że będzie ciężej, ale ja będę przykładał wszelkich sił, wszelkich starań do tego, żeby dalej trenować. Może niekoniecznie teraz w tygodniu nie trenuję, ale te najważniejsze treningi będę robił, będę starał się robić. No i pewnie będę odsypiał gdzieś tam na uboczu. No takie życie, no. Cieszę się, że dziewczynki będą, że już jest wszystko w porządku, pomimo tego, że były na początku małe komplikacje z jedną z nich, ponieważ no, jest to ciąża jednokosmówkowa i dziewczynki miały, że tak powiem, jedno podpięcie. Jedna brała więcej, druga dawała swoje i te woreczki wodniowe, w których się znajdowały, były niesymetryczne. Czyli jedna z nich była bardziej przykurczona, nie miała miejsca, a druga miała, że tak powiem, cały basen do pływania wewnątrz. Ale teraz na szczęście to się wszystko wyrównało, dziewczynki są prawie tej samej wielkości. No jest zajebiście. No zajebiście, cieszymy się, jestem szczęśliwy, że tak to będzie wyglądało, że będzie ten pakiecik. Jakby była jedna, to by było nudno, tyle wam powiem. Jak była jedna, to by było nudno, potem będzie jeszcze lepiej, bo naprawdę widzieć rozwój dwóch dziewczynek to jest, będzie takie podwójne szczęście, według mnie. No, bardzo się cieszę z tego, co niedługo będzie miało miejsce. A jeszcze chcę dodać, że poród jest planowany przed Ninja Warrior, także ta motywacja dla mnie jest jeszcze większa, żeby jeszcze bardziej się sprężyć.
wszystko dopiąć, ogarnąć, wystartować, wygrać, bo tak jak powiedziałem, w tym roku nastawiam się na wygraną. Nie jadę tam po to, żeby spróbować, jadę po to, żeby to wyjaśnić i tyle. Nie wiem, czy będę brał jeszcze udział za rok, nie wiem, jak będzie z przygotowaniami, ale póki co takie mam nastawienie. I ostatnie pytanie, moi drodzy, czy mamy już imiona dla małych dziczków? Mamy. Mamy, moi drodzy, jedno imię to Monika, a jedna to Jagódka, Jagoda. Także tak to wygląda. Póki co, wariaty, trzymajcie się, życzę im powodzenia na zawodach Ninja Run w tą niedzielę i widzimy się w kolejnym materiale, który wrzucę w następną sobotę. Miłego dnia, bydlaku!